Jesteśmy cały czas w Kęszycy. Mamy dzień kolejny. Jesteśmy przed domem żołnierza, kasynem wojskowym. Nie wiem, jak to nazwać, ale to jest kasyno wojskowe. No i próbujemy się dostać do środka, bo budynek jest bardzo duży. Jest tutaj co oglądać. No i chyba mamy wejście. Stopnie są jakby, kurwa... Jesteś. Ale w sumie? No to jesteśmy w środku. Weszliśmy w najciekawszym miejscu. Jestem teraz w ruinach sceny. Jest scena, raczej to, co z niej zostało, a tam była widownia. Co? Teraz jesteśmy na scenie. Znaczy pod sceną. Tu jest scena, tam jest widownia. Była sala taka. Zobacz. Coś pięknego. To była scena. Ciekawe, co tutaj się odbywało. Czy jakieś, czy to było na zasadzie jakichś występów kulturalnych, czy teatru, czy czego. Od tej strony jest widownia. Czy to była też sala kinowa. Tam u góry widać jeszcze okienka na projektory. Więc tutaj oprócz tego, że były pewnie jakieś występy, to jeszcze był też ekran kinowy normalnie. Eleganckie żyrandole się jeszcze ostały. Pewnie by przyozdobiły po renowacji jeszcze nie jedno takie klimatyczne miejsce. Dobra, wychodząc od strony widowni. No, tutaj były pewnie rzędy foteli. I siedzieli radzieccy oficjalowie i patrzyli na różnego rodzaju występy. A ja spróbuję znaleźć wejście do tej sali projekcyjnej. Tu zapewne była szatnia. A tutaj główny hol. I wejście na antresolę, pewnie dla już w ogóle VIP-ów, którzy przyjeżdżali tutaj oglądać te wszystkie spektakle. To są te dziwne pomieszczenia, o których mówił kolega kanapowiec. I wejście na dach chyba. Tunel techniczny. No i co? I to jest to wejście do tej sali projekcyjnej? Tak. Pod drabiną nie będę przechodził, bo to podobno przynosi pecha. A tu był operator projektorów, który wyświetlał filmy na scenie. Nie wiem, czy budynek znalazł nowego właściciela, czy nie,
ale jeszcze jakiś czas temu na jakimś portalu ogłoszeniowym można było znaleźć ogłoszenie o kupnie tego budynku za, no jak na taki obiekt, dość symboliczną kwotę, bo chyba około 300 tysięcy złotych. To ile trzeba by było włożyć w jego remont, to jest jakby inna sprawa, ale sam budynek miał kosztować około 300 tysięcy. Jak zwykle, musieliśmy się gramolić przez jakieś okno, żeby nas najpierw obejść cały budynek dookoła. Proszę bardzo. Ale zauważyliśmy jeszcze jedne schody piętro wyżej. Pójdziemy zobaczyć, co tam ciekawego jest. Jestem na strychu, ale wiem, że to nie jest rozsądne, że tutaj wszedłem. Pytacie się dlaczego? No, na przykład dlatego. Tam jest bardzo szybkie zejście na dół. I o ile te belki zgniły, bo kapie tutaj woda, je po prostu rozmoczyła kompletnie. Ta reszta wydaje się przynajmniej w miarę stabilna, ale to tylko z naciskiem na wydaje się. Kolejne okno dachowe, którego nie ma, woda leci do środka i też przegniło i sufit spada. Możemy do krzesła wyjść. Trzymaj się. No i zapraszam serdecznie. No i znaleźliśmy wejście. Nie ma żadnej klatki schodowej z zewnątrz. Okienka piwniczne normalnie są, znaczy była jakaś klatka schodowa, prawdopodobnie tu, ale jest zamurowana, zabita dachami. A to było zejście do piwnicy. A tu jest ukryta w ścianie klatka schodowa. To bardziej wygląda nawet na szyby jakiejś, w którym są zamontowane schody. No, te pomieszczenia tutaj są dość spore. Z tego co widziałem na innym filmie. Żałuję, że nie wziąłem swojej drugiej lampy, bo panel LED-owy chyba rozświetliłby mnie i pomieszczenia troszeczkę lepiej niż latarka. O. A tam wchodził kolega kanapowiec. Ale my po dwóch dniach szwędzenia się po takich miejscach już chyba mamy dosyć brudzenia się i czołgania. Kolejne rosyjskie, radzieckie artefakty. No, ilość tych pomieszczeń piwnicznych tutaj jest naprawdę ogromna. A jak widzieliście wcześniej, to jest tylko część podpiwniczona
To jest połowa części podpiwniczonej tego budynku. Bo do reszty można się dostać tylko tym wąskim tunelem, który widzieliście na filmie wcześniej. Ja sobie patrzę. Czyli będzie jakiś geocache'ów poupychanych. Alicja po drugiej stronie lustra. Czekajcie, ja tutaj położę na tych. Nie, ja sobie jakoś poradzę. Tylko poczekaj, bo może ten lotnik tam wejdzie wyżej trochę. No czekaj, no próbuję wyjść. Jak będzie po chuju, to powiem, żebyś przyszedł. Latarka i kamera jest nad tobą na schodzie. Muszę ich dodać. No nie wiem co, wyszliśmy z komnaty tajemnicy. Dobra, wychodzimy jak cywilizowani ludzie. Wejściem. Tak wygląda front budynku. Myślę, że od wewnątrz i od tej klatki schodowej, od tego holu, te przeszklenia robią dużo większe wrażenie niż tutaj od tej strony. Ale miejsce naprawdę bardzo ciekawe i bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj przyjechać i to obejrzeć. To kęszycowe szwędlenie chyba w tym momencie zakończymy na tym obiekcie. No i jedziemy dalej. Do pancerwerków. Chodziliśmy po lesie, chodziliśmy, szukaliśmy, no i znaleźliśmy główny wjazd do systemu tuneli podziemnych. Zdecydowanie inna konstrukcja niż wszystkie pancerwerki, dużo, dużo większa. Tym korytarzem normalnie wjeżdżały ciężarówki do środka. Tutaj jeszcze nie byliśmy, znaczy, ja akurat nie byłem, Michał. Z tego co wiem był, ja tutaj nie byłem, więc z chęcią przyjechałem sobie tutaj zobaczyć jak wygląda główny wjazd do całego ciągu komunikacyjnego międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Robi wrażenie. Kolejny pancerwerk, przed którym jesteśmy,
To pancerwerk 776. Pancerwerk 776 nie jest połączony korytarzem wewnętrznym. To jest pojedynczy obiekt. No i generalnie dojście, znaczy wejście do niego jest... Słyszycie, Kuba, jak nadaje? Jest wejście do niego przez taki mały otworek. No i Kuba tam wszedł. Zaraz zobaczymy, co nam nagra w środku. Wierzcie czy nie, Kuba wszedł tym otworem. Na początku to miał być żart, ale się uparł. No i faktycznie wszedł. Kuba wszedł małym okienkiem, ale dzięki temu znalazł nam wejście dużo bardziej cywilizowane, jeśli można tak powiedzieć. To będziesz musiał wziąć ode mnie lampę, bo ja będę miał dwie ręce zajęte. No i dobra, ja zostałem ostatni do wejścia. Tylko że oni wchodzili na dwie ręce, a ja z kamerą w ręku. Zapraszam na salony. I tam dalej też jest zamurowane, ale górą ja się przycisnę. Nie będę tego ubierał, bo ja jeszcze będę. Są wszystkie, widzisz, pozostałości, co było. Tak było pomalowane, tak jest, zostawione. No mało filmików na temat 776 pancerwerka jest. Przynajmniej ja nic takiego wcześniej nie widziałem. Więc fajnie, że będziemy go mogli obejrzeć. Tu były drzwi przeszkodne wielkie. Tu zachodziły na tą ścianę na lewo. Może on był suchy, to nie powiem, ale generalnie jest na tyle czysty i schludny, powiedzmy, że tutaj nockę można by było odbębnić. Tu jest przejście do tej drugiej części. No ale tak, standardowo są te lightki, więc na pewno nie jesteśmy pierwszymi, którzy tutaj przychodzą i go oglądają. Nie wspomnę o śmieciach, ale widać, że ludzie tutaj przychodzą. A tutaj najprawdopodobniej... No nie, tutaj nic nie zrobiłem, bo myślałem, że to jest wyjście ewakuacyjne. To może i jest, ale nie da się nie wejść. Kolejne wyjście. No tak, tutaj by się dało wyjść z tej kopuły. Tutaj też bez problemu można wyjść. Jest strzelnica z zachowaną płytą. Ogromne zawiasy z drzwi, które były na tym zamontowane, również musiały być potężne. No i co? I siedział sobie gość na warcie i obcinał flankę. Czy wróg nie podchodzi? A jak podchodzi, to załatwiał sprawę. Natomiast na wprost, tak jak widzicie, albo stąd to może i nie widzicie, jest droga. Nomen omen, przy której stoi nasze auto. I widać przed pancerwerkiem od frontu, jak na niego spojrzeć, że fasada jest od tej drogi właśnie mocno ostrzelana. Tu jest zapadnia. Tu jest zapadnia. Tu. Się wychodzi jak po schodach. Jak to tu kurwa wygląda? Elegancko. Nie, nie. Nie tak. Już. Thank you.
776 zaliczony. Nie, 773. Tak? 3 mówiłeś. Pewnie w filmie powtarzałem cały czas 776. Nie, 773. O, tutaj widać to, o czym mówiłem, będąc w środku, jak są kopuły oszczelane. Ładowali w nie z naprawdę konkretnych dział. Kolejny pancerwerk przed nami. Tym razem 772. W troszeczkę gorszym stanie chyba. Ale za to jest fajna polanka. Miejsce na ognisko. Ja wiem, że jest 12 marca. Ale my tutaj sobie to ognisko zrobimy. Zresztą nie byliśmy jedyni, którzy wpadli na ten pomysł. Patyki do smażenia kiełbas stoją, więc ktoś tutaj urzędował. No i dobrze, i co my tu mamy? Ten jest, tak jak powiedziałem, w troszeczkę gorszym stanie. Płyta pancerna rozwalona. Z tej strony można wejść. No to nie będziemy tutaj cudowali. Idziemy do Ani. Faktycznie, tu można przejść suchą stopą. Wjazdek do garażu. Będę musiał w domu pokusić się o sprawdzenie na mapie i poodhaczanie wszystkich konserwerków, których do tej pory byliśmy. Już trochę tego było. Tutaj była płyta pancerna. Albo inaczej, może nie tyle płyta pancerna, co okienko dla karabinu i dla strzelca, który bronił samego wejścia. Wykuta najprawdopodobniej. Albo wysadzone. Tym się tam zapadnie zamykało. Bo ja teraz stoję w miejscu, w którym powinna być zapadnia. A i dlatego jej nie ma, bo to jest wysadzone. Pewnie to zasypało wszystko. Ostatni rzut okiem na pancerwerk 772 i kończymy naszą dwudniową wyprawę, w sumie prawie trzydniową wyprawę po pancerwerkach i nie tylko. Wyjazd o tyle ciekawy, o tyle wyjątkowy, że ekipa sprawiła mi wielką niespodziankę, jednocześnie wielką przyjemność, organizując mi urodziny na tym wyjeździe. Jak widzieliście, spora grupa osób śpiewała mi 100 lat. No i jest to na pewno niezapomniane doznanie, bo w życiu nigdy tyle osób nie składało mi życzeń i nie śpiewało mi 100 lat. Także tutaj kończymy, wracamy, widzimy się na kolejnych eksploracjach.